6 lutego, godzina 20.04, z małym poślizgiem zaczynamy webinar o lokalnej autonomii Zrób to sam. Najpierw, jak zwykle, tradycyjnie krótki test, więc możemy się tutaj przywitać na czacie, w tym właśnie miejscu. Czy wszyscy obecni w tej chwili mnie dobrze słyszą? Okej, zwarci i gotowi, wszyscy dobrze słyszą. Bardzo się cieszę. Witajcie wszyscy. To jest któryś tam z kolei webinar. Kontynuujemy naszą małą tradycję przybliżania Wam tematów związanych z lokalną autonomią. Ostatnie webinary były poświęcone budownictwu naturalnemu i też cohousingowi. Dzisiaj skupimy się na konkretnych technologiach, które pozwalają nam uzyskać pewien stopień autonomii związanej z energią, związanej z zagospodarowaniem odpadów, ale nie tylko. Pamiętajcie, że dzisiejszy webinar jest, jakby to można powiedzieć, taką formą inspiracji. Dzisiaj będziemy Wam mówić dużo o bardzo krótkim czasie, więc taki webinar nie służy temu, żeby dowiedzieć się na dany temat wszystkiego. Ten webinar służy do tego, żeby się dowiedzieć, że coś istnieje. I jest to początek, mam nadzieję, szerszej Waszej drogi i studiów nad danymi tematami. Dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ zaprosiłem i moje zaproszenie przyjęło dwóch gości. Jest to doktor inżynier Jan Sacha z Politechniki Poznańskiej, który prowadzi też swój projekt Energodoradztwo. I będziemy mogli się od Jana dowiedzieć dużo na temat konkretnych technologii, między innymi o energii wiatrowej, o energii solarnej, o biomasie. I też nam Jan przybliży, jakie są uwarunkowania formalno-prawne, jeżeli chodzi o takie kwestie w Polsce. Zaproszenie przyjął też dr Andrzej Czech z takiej inicjatywy, którą prowadzi w Bieszczadach, Eco Frontiers, Rancho Eco Frontiers, które wedle mojej wiedzy jest jednym z niewielu takich przedsięwzięć, które ma pełną autonomię aktualnie. Jest samowystarczalne energetycznie i sanitarnie. Przez jakiś czas, z tego co wiem, też prowadzili taką działalność, że sami wytwarzali żywność. Więc Andrzej będzie mógł Wam opowiedzieć o swoich doświadczeniach, ale też o tym, w jaki sposób te doświadczenia z autonomią w miejscu, gdzie mieszka, pozwoliły mu stworzyć fantastyczne przedsiębiorstwo, jakim jest browar piwa rzemieślniczego Ursa Major i marka Esencja Karpat. O tym, w jaki sposób lokalna ekonomia może rozwijać skrzydła, opowie Wam sam Andrzej. A ja już teraz zaczynam naszego wstępniaka. Webinar będzie trwał około 90 minut, jest całkowicie nagrywany. Dla wszystkich osób, które zdecydują się nas wesprzeć dowolną kwotą, będziemy mogli przesłać ten webinar do obejrzenia w późniejszej chwili. Więc zastanówmy się chwilę, dlaczego chcielibyśmy się w ogóle uczyć o czymś takim, jak lokalna autonomia, kiedy mamy scentralizowane systemy dystrybucji energii, żywności i właściwie wszystkich innych zasobów, które są dla nas istotne, dla naszego przetrwania i rozwoju. I myślę, że ten cytat znakomicie odzwierciedla jedną z motywacji, którą przynajmniej ja czuję wewnętrznie i którą rozwijamy w kohabitacie. To jest umiejętność adaptacji do nowych sytuacji, czy to środowiskowych, czy to w naszych czasach bardzo istotne sytuacji politycznych. I kiedy system jest rozproszony, bardziej oparty o strukturę sieciową, ten proces adaptacji przebiega dużo bardziej płynnie. Lokalne społeczności są w stanie w sposób suwerenny podejmować decyzje. Więc myślę, że autonomia w najbliższej przyszłości i w ogóle w przyszłości będzie miała ogromne znaczenie. Oczywiście te technologie, które będziemy dzisiaj omawiać, one w większości są już dostępne komercyjnie, natomiast ich koszty są niedostępne dla wielu ludzi, więc pojawia się pytanie, czy nie warto zorganizować sobie technologii, która jest przystosowana do procesu zrób sam. Bardzo mocno aktualnie rozwijają się
takie inicjatywy jak lokalne Fab Laby, czyli laboratoria fabrykacji, w których coraz większa jest możliwość fabrykacji takich technologii, takich produktów. I w jaki sposób myślisz sobie, że to nie jest odkrywanie czegoś zupełnie nowego? Wiele osób pamięta takie serie wydawnicze, które były obecne nawet w Polsce. Sami robimy chociażby tutaj radioodbiorniki, sami budujemy dom z gliny, sami budujemy kurnik, a w ogóle cały motyw zrób to sam, on był kiedyś bardzo, bardzo intensywnie eksploatowany i sądzę, że warto do tego wrócić w jakiś nowoczesny sposób i sądzę, że ruch makerów, ruch fablabów, który bardzo intensywnie się w Polsce rozwija i nie tylko w Polsce, ale na całym świecie ma tutaj decydujący głos w tym temacie, ponieważ udostępnia technologie, które są potrzebne do budowy wielu rzeczy, udostępnia narzędzia, ale przede wszystkim też udostępnia nam sieć ludzi, którzy mają konkretną wiedzę i udostępnia nam dokumentację budowy różnych przedmiotów. I między innymi też jednym z celów tego webinaru jest to, żeby udostępnić wam w pewnym stopniu na samym początku dostęp do ludzi, którzy wiedzą coś na ten temat i jak zobaczycie dalej, dzisiaj rozpoczynamy pewną przygodę, która będzie trwała długo, długo i jestem przekonany, że zwieńczona zostanie konkretnymi przedsięwzięciami. I słuchajcie, jest taka szkoła w Stanach Zjednoczonych, ona się nazywa Yester Morrow, jest to szkoła Design and Build i to jedna z głównych inspiracji dla rozwoju kohabitatu. To jest szkoła, która listuje na swoich stronach około 110 kursów bardzo praktycznych, hands-on, czyli kursów, po których po 4 dniach uczestnictwa na takim kursie potrafię zbudować dom w konstrukcji ciesielskiej, potrafię zbudować pryzmę kompostową, która ogrzewa mi wodę, potrafię zbudować urządzenia elektroniczne, potrafię zbudować dom w technice Strobel. Jakby kilka dni naprawdę wystarczy, aby poznać podstawy i aktualnie Cohabitat rozwija się w kierunku właśnie takich warsztatów Design and Build. Aktualnie mamy odpalone już 6 warsztatów, które dzieją się w Łodzi, w naszym FabLabie. I jest to pewnego rodzaju manifest związany z tym, że coś się zmienia, że nie jesteśmy dzisiaj jedynie konsumentami rzeczy. Sposób, w jaki rzeczy aktualnie są produkowane dziś, jakby sam system produkcyjny czasami w ogóle uniemożliwia nam naprawianie rzeczy i umiejętność ich zrozumienie, jak działają, jest jednym z najważniejszych aspektów dzisiaj, ponieważ jak nie rozumiemy danej technologii, a zwłaszcza takiej kluczowej, która wpływa na nasz dobrobyt. Jakby jest to bardzo duże uzależnienie od sił, na które w ogóle nie mamy wpływu. Więc polecam poczytać Self-Repair Manifesto, czyli manifest, który wzywa do tego, aby rzeczy i technologie były projektowane w sposób otwarty i w sposób taki, aby były łatwo naprawialne. I zaczynamy aktualnie w Polsce bardzo konkretne działania, które mają na celu zjednoczenie tej całej społeczności twórców, którzy wytwarzają te technologie, którzy badają i eksperymentują z nimi. Właśnie jesteśmy na bardzo początkowym etapie wypuszczenia na tutaj dla społeczności Cohabitat magazynu Wy, twórcy, który ma być platformą akumulacji całej wszystkich doświadczeń i wiedzy. Więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że u nas w FabLabie albo w jakimkolwiek innym FabLabie w Polsce, w Polsce, skupmy się na Polsce, powstaje chociażby silnik, powstaje biogazownia. Właśnie w tym magazynie będziemy mogli publikować wyniki i publikować projekty, tak żeby inni mogli replikować te sukcesy i dodawać swoje własne innowacje. Jakby pismo zostanie opublikowane 1 kwietnia. I ta lokalna autonomia, wracając tutaj do głównego tematu naszego spotkania,
Przynajmniej w Habitacie będziemy to rozwijać wokół takiego projektu, nazwaliśmy Habitat Startup Kit, w skrócie HAZUKI. I to jest zestaw kilkunastu technologii, włącznie z architekturą, technologiami pozyskiwania energii ze słońca, z biomasy. I te projekty będą po pierwsze zaprojektowane na otwartych licencjach, ale też będą sprototypowane, będzie sprototypowany i zdokumentowany ich proces budowy. Ten projekt rozpoczął się już w 2013 roku w trakcie finansowania Habitat Make. Przypomnę, że cała społeczność, jeżeli ktoś brał w tym udział, to dziękuję serdecznie jeszcze raz. Przypomnę, że cała społeczność kohabitatowa sfinansowała budowę naszego FabLabu i dzięki temu, że to się wydarzyło, też mogliśmy zacząć rozwijać pierwsze technologie. Habitat Startup Kit jest inspirowany tym, co się dzieje w innej właściwie działce aktualnie rozwoju naszej nauki. Natknąłem się na kilka takich artykułów, które bardzo mocno zaczynałem się interesować, w jaki sposób budować bazy na Marsie. Okazuje się, że technologie, które potrzebne są do zbudowania bazy na Marsie, właściwie są, można by je przepisać identycznie i użyć podobnych technologii do budowy bazy autonomicznej na Ziemi. I jeżeli kogokolwiek interesuje budowanie habitatów na Marsie, to zadając sobie pytanie, dlaczego nie moglibyśmy tego zrobić na Ziemi, właśnie tego tak bardzo aktualnie potrzebujemy. Więc poszukałem sobie kilku artykułów, aby się zainspirować, szukając różnych jakby lotnych idei. I okazuje się, że jest dosyć sporo opracowań na ten temat, które rzucają trochę nowego światła na temat tego, jak możemy zrobić to na Ziemi. I okazuje się, że budując bazę na Marsie, tutaj pokazuję Wam przykładowe projekty, architekci budują takie rzeczy jak zbiornik na produkcji alg do oczyszczania powietrza, do wytwarzania biomasy w bardzo szybki sposób, do oczyszczania wody, zbiornik na ryby, tutaj mamy kupę kompostu, jakby to są rzeczy na Marsie, ale jakby oczywiście to wszystko można zastosować na Ziemi z dużym powodzeniem. Istotne jest też to, że myśląc o autonomii, nie można ominąć spraw socjologicznych, czyli w to, w jaki sposób ludzie układają sobie współpracę między sobą. I w tych artykułach bardzo mocno wzmiankuje się tematy związane z tym, jak grupa ludzi, która razem współpracuje, współdziała i żyje, mogłaby ze sobą układać taką współpracę. No i będąc na Ziemi, oczywiście tutaj możemy wykorzystać co-housingu, który rozkręcaliśmy na ostatnim webinarze. Będziemy to rozkręcać jeszcze w tym miesiącu na kolejnej edycji tego webinaru. Warto zainteresować się co-housingiem, gdyż 60 lat doświadczeń pokazuje, że można budować w grupie i mieszkać w sposób bardzo efektywny. No dobra, wracamy do głównego nurtu, czyli w jaki sposób i jakie technologie użyć do budowy lokalnej autonomii. Podaję Wam tutaj pierwszy projekt, który zaprojektowany, który stworzony został właśnie w Kohabitacie około 1,5 roku temu. On też będzie na wyposażeniu projektu Habitat Startup Kit. I tutaj jest taka próba, to jest bardzo konceptualna próba, ale to jest projekt, w którym chciałem zintegrować wszystkie technologie od pozyskiwania energii ze słońca i konwertowania jej na chłód, konwertowania jej na energię elektryczną za pomocą silnika Stirlinga. Jest tutaj złoże do filtrowania od ścieków. Jest tutaj kolektor, który wysysa ciepło z lodówki, dzięki temu mamy chłód zimą w bardzo sposób naturalny. Jest tutaj toaleta kompostowo-separująca i te kilka technologii omówiłem sobie w dosyć ogólnym aspekcie. Spróbujemy się zastanowić, czy takie budynki, czy taka architektura w Polsce ma szansę się zrealizować
kwestiach formalnych, ale też technologicznych. Więc czegoś, co jest bliskie nam wszystkim, czyli sanitariat. Każdy z nas robi i to codziennie kilka razy, więc zawsze zaczynam od rzeczy prostych. Temat kupy oczywiście wywołuje niezmiennie wielką radość zawsze i wszędzie, więc myślę, że to będzie dobry początek. Pokażę Wam toaletę separująco-kompostującą, która mnie najbardziej zainspirowała nie tylko ze względu na swoją technologię i sposób myślenia o frakcji gubej, ale też na swój design, co jest dosyć sprytnie zaprojektowane. Składa się z dwóch części, jak widać tutaj część, która pozwala nam odseparować części grube od moczu. Robi się to właśnie po to, żeby nie doszło do zmieszania, bo wtedy to, co jest naszym składem składników odżywczych, gdyż w moczu wszystkie biogenne substancje są wydalane z organizmu, nie mieszamy tego z kupą, gdyż to jest właściwie główny problem ścieków. To, co tutaj wpada do tej dziury, możemy świetnie poddać procesowi kompostowania. Jak za chwilę zobaczycie, również procesowi zgazowania. Taką toaletę można wykonać samodzielnie. My właśnie dokładnie dzisiaj zaczęliśmy budować nasz pierwszy profil separatny. Myślę, że za kilka dni pojawi się na fanpage'u na Cohabitacie. Będzie dokładnie zdokumentowany też proces. Pyta się tutaj Robert, czy to jest nagrywane. Tak, to jest nagrywane i będzie dostępne do oglądania później. Taka toaleta separacyjna działa w ten sposób. Tutaj widać, jest podłączony wężyk. Tutaj idzie sobie to na tym rysunku na zewnątrz. Natomiast my powinniśmy i chcemy to zdać do pojemnika. Jak wspomniałem, moc to jest akumulator substancji biogennych, czyli to jest dokładnie to, czego rośliny potrzebują do wzrostu. Zamiast nawozów możemy rozcieńczyć mocz i to jest świetny nawóz. Zaraz opowiem Wam, w jaki sposób to zrobić w technologii Terra Preta. To, co wpada tutaj w czarną dziurę, możemy poddać procesowi kompostowania z użyciem albo wermikompostowania, z użyciem dżdżownic, z użyciem takich owadów jak hermetia. O tym też za chwilę będę mówił. Ale też jest proces, można poddać w procesie pirolizy, jak ktoś się boi zarazków. To jest toaleta, którą zbudowaliśmy na festiwalu Zrób to sam w 2012. Mieliśmy tam zlot 80 osób, przyjechały powiedzmy na wakacje, żeby podziałać, pobudować różne rzeczy. I zrobiłem takie, po prostu wykadrowałem Wam to, co jest esencją tej całej technologii, czyli jak to wygląda w środku. Jak widzicie, tam jest bardzo dużo trocin. Trociny dodajemy po to, żeby całość była utrzymana w dosyć takiej manierze suchej. Nie chcemy, żeby tam nam nic spływało. Trociny wysysają wilgoć z naszej kupy. Właśnie tutaj czaszo dysku poleca książkę Human Air Handbook. Jest to aktualnie, wydaje mi się, jedna z najlepszych książek na temat kompostowania ludzkich odchodów. Polecam, fantastyczna literatura. I ten kibel testowaliśmy przez około 10 dni. Okazuje się, że ludzie byli bardzo, bardzo zadowoleni, jest wygodny i zarówno kobiety, jak i mężczyźni potrafili się w tym odnaleźć. To jest kibel Zrób to sam, natomiast i niedużo kosztuje, natomiast bardzo podobne profile dostępne komercyjnie kosztują jak ogromne pieniądze. Taka toaleta warta jest kilka tysięcy złotych, więc myślę, że tutaj proces Zrób to sam ma bardzo duże znaczenie dla popularyzacji tej technologii. Te zdjęcia zrobiłem na festiwalu, na targach EcoBuild w Londynie. Więc w Szwecji bardzo popularna metoda. I słuchajcie, takie toalety mogą wyglądać bardzo analogicznie do naszych typowych rozwiązań. Zamiast
spłukiwania czegoś wodą, to jest absurdalne w ogóle, żeby spłukiwać kał i mocz czystą wodą pitną, jest absurdalnym pomysłem i jak najszybciej trzeba tę technologię wprowadzać w życie. Nie musimy zmieniać naszych przyzwyczajeń. To może wyglądać bardzo, bardzo podobnie. Przedstawiam wam projekt, który ostatnio wygrał jeden z międzynarodowych konkursów. Nie zdążyłem tutaj wpisać nazwy tego projektu i też go nie pamiętam. Gdyby kogoś to interesowało, to mogę to później zrobić mailowo. Natomiast ta toaleta jest świetna, ponieważ jest projektowana jako taka, którą da się używać w różnych kręgach kulturowych. Zarówno w Indiach na kucka, jak i w naszym kręgu kulturowym na siedząco każdy sobie poradzi. Dodatkowo jest tutaj zintegrowany też element taki bidetowy, że można sobie tam wysnąć wodą, gdzie każdy sobie zechce. I teraz tak, moment, jeżeli ktoś bardzo boi się procesu kompostowania i uważa, że patogeny nie są w stanie zostać usunięte po pół roku procesu kompostowania, książka Human Earth Handbook wskazuje na to, że po takim procesie tych patogenów tam nie ma. Natomiast nie przemawia to do wyobraźni bardzo wielu osób i znalazłem takie rozwiązanie w postaci właśnie pirolizy. Tutaj do tego bębna wsypuje się te wszystkie nasze frakcje grube wraz z trocinami. Trociny, jak zobaczycie później w trakcie dzisiejszego webinara, da się poddać procesowi zgazowania, czyli ten bęben jest używany do wysokiej temperatury i jakby gazy, które się tutaj wydzielają, wędrują do tego miejsca i tutaj są uwalniane, ponieważ te gazy są palne, one są tutaj podpalone i w taki sposób taki sprzężony poddawane są procesowi pirolizy, czyli spalaniu w braku dostępu tlenu, co powoduje, że dostajemy węgiel drzewny ze wszystkiego. Wygląda to tak, jakby ten sam proces się dzieje w piekniku, kiedy zapomni się w odpowiednim momencie wyłączyć gazu. Dostajemy zamiast ciasta, dostajemy kawałek węgla drzewnego. I tutaj to samo, też to samo się dzieje. A do czego nam jest węgiel drzewny potrzebny, to za chwilę opowiem. Tutaj widać kompostowniki. Akurat ten kompostownik my zbudowaliśmy na festiwalu Zrób to sam. W takim kompostowniku po półtora roku wszystko zamienia się w żyzną glebę, zdolną albo zdatną do użycia w ogrodzie, na przykład przy drzewach, krzewach i tak dalej. W naszym procesie kompostowania pomagają nam dżdżownice. One pochłaniają biomasę, przepuszczają ją przez system trawienny. Według książki Human Earth Handbook w tym procesie giną patogeny. Można użyć też innych owadów. Hermetia, proszę wpisać sobie w Google Hermetia, composting, to zobaczycie, w jaki sposób te owady dziesięciokrotnie szybciej pochłaniają biomasę niż dżdżownice kalifornijskie. I teraz tak, mając do dyspozycji węgiel drzewny, węgiel drzewny działa jak gąbka na substancje biogenne. Umieszczając węgiel drzewny w takiej herbacie kompostowej, czyli rozcieńczonym kompoście, gdzie są tysiące miliardy mikroorganizmów, one się osadzają w tych mikroporach. I można to też zmieszać właśnie z moczem taki biowęgiel, czyli węgiel drzewny z dodatkiem tych wszystkich kultur, bakterii i substancji biogennych jest akumulatorem ich na długie, długie miesiące. To fantastycznie zastępuje sztuczne nawozy. Tutaj widać takie porównanie, które znalazłem w internecie. Tutaj po lewej stronie wykorzystuje się tą technologię Terra Preta wraz z tymi akumulatorami na bazie węgla drzewnego, a tutaj bez tego wspomagania i jakby różnica jest ogromna. No, ja nie mam jeszcze takiego doświadczenia, żeby powiedzieć, że sprawdziłem.
Natomiast trzeba to sprawdzić i na pewno to zrobimy. Ania pyta, a czy sanepid w Polsce przeżyje taki system? Trudno powiedzieć. Mało jest pionierów, którzy chcieli rozmawiać z sanepidem na ten temat, więc myślę, że jeżeli ci się to uda to zrobić, to możesz się z nami podzielić swoim doświadczeniem. Słuchajcie, żywność. Kilka słów na temat produkcji żywności. Ja tutaj chcę się skupić na jednej technologii. Oczywiście jest ich mnóstwo, ale dzisiaj nie mamy czasu za dużo. Skupię się na technologii AgroKruch. To jest system, który jest rozpracowywany od 20 lat przez inżyniera Jana Slińskiego ze Słowacji. Zmieniają wam się slajdy. Tutaj ktoś mówi, że jakiś jest problem. Okej, wszystko działa, dzięki. Więc Jan Sliński wymyślił sobie coś takiego, że zamiast użycia traktora i użycia i pracy w polu z monokulturami, czyli siania tylko jednego gatunku, on sobie wykorzysta takie ramię, które jest zamocowane tutaj w środku i to jest wszystko napędzane silnikiem elektrycznym. Po tym ramieniu krąży sobie taka jednostka takiej taka głowica może albo spróchniać ziemię, albo podlewać, albo zasadzać nasiona. Ona jest bardzo precyzyjna, do kilku centymetrów. I co najważniejsze, ten system jest dedykowany temu, żeby robić uprawy w duchu bioróżnorodności, czyli mieszać różne gatunki. Tutaj widać akurat taką głowicę spróchniającą. Zależy nam na tym, żeby nie przewracać gleby do góry nogami, jak to ma miejsce w typowej sytuacji typowego przemysłowego rolnictwa, ponieważ nie chcemy zaburzać warstw gleby. Chcemy ją spulchnić, ale nie chcemy zaburzać tej konstrukcji. I tutaj widać różne fazy użycia tej technologii. Akurat robiliśmy webinar z Janem Slińskim na ten temat, jest cały dedykowany webinar w internecie, możecie sobie wpisać. Jeżeli chodzi o kwestię autonomii i związanej z żywnością, to bardzo istotna kwestia łączy się z przechowywaniem tejże żywności. Można to oczywiście tradycyjnie w ziemiankach robić sobie weki. Natomiast jest bardzo duży temat związany z żywnością liofilizowaną, czyli taką, która została pozbawiona wody nie w procesie suszenia, ale w procesie usunięcia wody w niskiej temperaturze i w niskim ciśnieniu, w procesie tak zwanej sublimacji. I to jest wykorzystywane przy lotach kosmicznych, wykorzystywane jest to przez wspinaczy górskich, jest to bardzo lekkie i po dodaniu wody częściowo odzyskuje swoje właściwości naturalne. Takie liofilizatory, jak tutaj widać po lewej stronie, one są bardzo, 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 bardzo drogie. Natomiast okazuje się, że taki liofilizator można zbudować samodzielnie, mając dostęp do pompy próżniowej. To jest jedyne urządzenie, które udało mi się znaleźć w internecie, natomiast wygląda na bardzo proste. Chcemy to zreplikować i podzielić się projektem. Myślę, że żywność, która może przetrwać wiele, wiele miesięcy, to jest wartość, którą należy przedeksperymentować. Ile to kosztuje? Nie wiem, można sobie policzyć. Sprężarka z lodówki, tutaj jest łapacz wilgoci, tutaj jest taka po prostu chłodne miejsce, też elementy z lodówki. Myślę, że całe urządzenie około 1500 zł moglibyśmy zrealizować. No nie, dodając sprężarkę próżniową, myślę, że jest 2000 zł, czyli robiąc coś wspólnie z większą grupą osób możemy coś takiego zrealizować. Idąc dalej, chłód. To jest w ogóle mega czat, ponieważ aktualnie realizujemy nasze lodówki w bardzo głupi sposób, to znaczy
latem, przepraszam, zimą, kiedy na zewnątrz jest zimno, to my trzymamy nasze lodówki w ciepłych pomieszczeniach i wypompowujemy z nich ciepło. To jest bardzo nieracjonalne zachowanie. Chciałbym wam pokazać taką technologię, która pozwala wytwarzać bardzo wysokiej jakości chłód, typu minus 20 stopni, dzięki dostępowi do ciepła. Brzmi paradoksalnie, natomiast działa bardzo skutecznie. Polega to na tym, że wykorzystuje się złoże zeolitu. Zeolit to jest materiał bardzo porowaty, który ma dużą łatwość wchłaniania wilgoci. I mamy tutaj złoże zeolitu, a tutaj mamy pojemnik z wodą. Wszystko jest połączone razem ze sobą. W pojemniku jest próżnia. Tutaj jest, wypompowuje się powietrze generując próżnię. Powoduje to, że para wodna, która tutaj może się pojawić z powierzchni wody, ma dużą łatwość parowania i bardzo szybko przedostaje się do złoża zeolitowego. I teraz o co chodzi w całym procesie? Kiedy następuje zmiana fazy, czyli woda zamienia się w parę wodną, w procesie ucieczki z powierzchni wody, ponieważ mamy próżnię, to cząsteczki wody mają bardzo ułatwione zadanie. Kiedy odkręcamy tutaj zawór, to po kilku minutach te cząsteczki wody, które zmieniają fazę, pochłaniają tak dużą ilość energii z wody, że po kilku minutach ta woda zamarza i ten proces może wytworzyć nam ciepło, przepraszam, zimno na poziomie minus 20 stopni. Później wystarczy doprowadzić ciepło do złoża zeolitu, które i następuje regeneracja złoża, czyli ta cała para wodna tutaj wyparowuje, idzie sobie do skraplacza i wraca nam do tego pojemnika. Ja tutaj nadużywam strzałek, ponieważ mnie to wszystko ekscytuje, więc będę tutaj dużo dzisiaj strzałek rysować. I tutaj widać taki chłodziarkę adsorpcyjną solarną, która właśnie poprzez lustro paraboliczne koncentruje duże ilości energii, które działają jak później działają jako regenerator złoża. I widać na tym wykresie, że taka chłodziarka po 8 godzinach działania, przepraszam, po 3 godzinach działania ma już temperaturę niżej niż minus 20 stopni. Czyli można by to powiedzieć wow. Bartek się pyta, koszt zeolitu jest bardzo niski, wpiszcie sobie na Allegro, zeolit się nie zużywa. Dobra, idziemy dalej. Skąd wytwarzać wodę? Bardzo dużo się mówi o tym, że są problemy wodne w Afryce, w różnych miejscach na świecie. No i jak pamiętacie, na planecie Tatooine też mieli ten problem i tam były tak zwane ekstraktory wody atmosferycznej. Kto oglądał Star Wars, to pamięta. I krótko o tym, jak działają takie ekstraktory. Wrócę tutaj, bo one właśnie działają na podstawie tych zeolitów. Czyli przepompowujemy mnóstwo, jakby dużą kubaturę powietrza przez takie złoże zeolitu. Zeolit poprzez to, że jest higroskopijny, czyli wchłania dużą ilość wilgoci. Później wystarczy dostarczyć do tego zeolitu dużo ciepła. Zeolit wyparowuje tą wodę, idzie do skraplacza i mamy wodę atmosferyczną w postaci ciekłej. I to jest, można by powiedzieć, studnia wszędzie. Atmosfera jest wszędzie i atmosfera na Ziemi wszędzie ma duże ilości pary wodnej. Więc ta technologia jest uniwersalna i właśnie na jej temat poczytałem sporo w artykułach na temat dostępu do wody na Marsie, bo jak pamiętacie, ona tam nie jest dostępna tak łatwo jak na Ziemi. Więc ludzie, którzy chcą mieszkać na Marsie, muszą sobie tą wodę dostarczać właśnie z atmosfery, z takich ekstraktorów atmosferycznych. Piotr Wilk pyta, na pustyni też jest dużo wody w atmosferze? Oczywiście. I wykorzystują to takie specjalne żuki. Na pustyni żyją żuki, które właśnie rano mają specjalnie skonstruowane pancerzyki w taki sposób, że para wodna wytrąca im się w postaci kropelek na pancerzyku. One wtedy robią pik i to wszystko spływa sobie ich do otworu gębowego.
Na pewno jest bardzo czysta. Oczywiście, że jest czysta, ponieważ to jest czyste H2O, skroplona para wodna. Dobra, to jest jakiś schemacik, nie będę wam nim was zanudzał. O, a teraz ja już może skończę, podziękuję wam na tę chwilę, później jeszcze wrócę. A teraz chciałbym oddać głos do Jana Sachy, który opowie wam trochę o kolektorach słonecznych i innych technologiach potrzebnych do produkcji energii. Tylko muszę to Jana znaleźć. O, jest Jan, dobra. Halo, jesteś Janie? Ryk. No słychać. Okej, to dzięki serdecznie, ja spadam. Oddaję głos do Jana. Witam serdecznie wszystkich. Ja postaram się przepłynąć przez energetykę. Przepłynę, czyli powiem troszkę na temat pozyskiwania źródeł energii, na temat jak ją wykorzystywać, jak ją przetwarzać. Będzie to... Znaczy mamy bardzo mało czasu z tego względu, powiem to dosyć szybko i tak popłynę po tych tematach, natomiast jak kogoś interesuje bardzo dana tematyka, czy jakieś urządzenie, o którym powiem, zapraszam do siebie na stronę, na stronie energodoradztwo.pl. Macie forum, jest to nowiutkie forum, czyste, może tam brakować jakichś działów, może brakować poddziałów, natomiast jestem otwarty na kreowanie tego forum i odpowiem, postaram się odpowiedzieć, może nie będę w stanie, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie wasze pytania. Już wam piszę tutaj. To sobie wpiszcie, tam jest zakładka forum. Możecie tam pisać, możecie dyskutować. Natomiast ja teraz zacznę na temat energii, najbardziej powszechnej chyba, która nas otacza, czyli energii słonecznej i postaci energii, czyli ciepła. Jak tanio zbudować kolektor słoneczny? Jest to książka autorstwa Krzysztofa Lisa. W niej opisał, jak łatwo z dostępnych materiałów zbudować sobie kolektor słoneczny, który jest niczym innym jak absorberem ciepła pochodzącego ze słońca. Budując taki kolektor możemy ogrzewać zarówno wodę, jak i ogrzewać powietrze, o którym też będę mówił. Na początek parę zdjęć z Kwina, jakoś tak był tam FabLab przerobiony przez Pawła Soczyńskiego, gdzie budowali kolektor tutaj wodny, widać rurki, zlutowanie rurek do kolektora wodnego. Takie kolektorki przykleja się, takie rurki przykleja się do blach, najczęściej aluminiowych, które dobrze przewodzą ciepło. I one następnie po pomalowaniu na czarno bardzo łatwo absorbują ciepło pochodzące ze słońca. Tutaj możemy zaobserwować okno, zwykłe okno dachowe, które Paweł znalazł na śmietniku, z tego co pamiętam, wykorzystywane jest do zamknięcia tych rurek, które zostały tam polutowane, tak żeby nie uciekało nam ciepło, nie zostało porwane przez wiatr, powietrze, które otacza, tylko służyło tylko i wyłącznie do podgrzewania wody. Tutaj mamy autora tamtej książki, czyli Krzysztofa Lisa, który tu montuje właśnie węże z wodą do swojego kolektora. No tak, i tu mamy, no tak, a to nie jest mgła, to paruje gnój na polu generalnie. I teraz chciałem powiedzieć, w jaki sposób można pozyskiwać także ciepło z kompostu. Kompost jest to taki raj dla mikrobów, które rozkładają masę organiczną, biomasę i generalnie dostarczają nam jako źródła ciepła i ogrzewają siebie nawzajem, bo to jest do rozkładu też jest potrzebne ciepło i produkują dwutlenek węgla. Oprócz tego będziemy mieli po jakimś czasie
To zależy od pryzmy, od tego, w jaki sposób będziemy to kompostować. Po odpowiednim czasie mamy gotową ziemię do sadzenia warzyw pełnowartościową. Także polecam wszystkim kompostowanie. Tutaj mamy, znaczy tak, co to są dobre warunki dla celów kompostowania. Dobre warunki dla kompostowania robią nam rzeczy, które mają bardzo dużo węgla i takie, które mają dosyć dużo azotu. Tutaj mamy przedstawione materiały, które są często spotykane w ogrodach, które mają stosunek albo dobry stosunek węgiel do azotu, albo odwrotnie, czyli można sobie tak połączyć te różne materiały, żeby uzyskiwać kompost o najlepszych parametrach, który też rozkłada się bardzo szybko i generuje ciepło. O takim kompoście, który generuje ciepło, powiem wam później, na przykładzie Jeana Payna, który opracował taką technikę ogrzewania domu w latach 70. ubiegłego wieku. Natomiast w tej chwili powiem jeszcze na szybciutko na temat biogazu. Mamy tutaj schemat. Najpierw schemat tutaj biologiczny, biogazowni. A tutaj u góry jest schemat nasz techniczny biogazowni. Czyli w jaki sposób możemy wytwarzać biogaz, który jest nośnikiem energii, następnie możemy go spalić, możemy generować ciepło poprzez proces spalania, możemy na tym biogazie poruszać się samochodem, jak to można spalać, to można też zasilać silniki. W samochodach można też agregaty prądotwórcze zasilać, także tutaj możliwości jest bardzo dużo. Natomiast sam biogaz jest to troszkę inny rodzaj fermentacji. Mamy tutaj też inne mikroby i też inny raj dla tych mikrobów musimy stworzyć. Przede wszystkim różnica pomiędzy kompostem a biogazem polega na tym, że kompost wymaga dostarczenia dużej ilości tlenu, natomiast biogaz wręcz przeciwnie. Im mniej tlenu, tym lepiej i też inne mikroby biorą udział w tego typu nie, krowy nie są wybuchowe, są bardzo statyczne, nie pokłóciłem się jeszcze żadne. Tak, to jest generalnie schemat. Natomiast ludzie potrafią sobie budować z beczek po ogórkach i po innych substancjach, produkują sobie takie pojemniki, które wytwarzają biogaz. Mamy tutaj taki reaktor biogazowy, czyli fermentator. Zasilanie tutaj materią organiczną odbywa się przez tą rurkę. Następnie przefermentowany już materiał można zrzucić sobie do wiaderka i wynieść na kompost albo do ogrodu. Biogaz, który wytwarza się w tym reaktorze, podróżuje sobie tą rurką aż tutaj, do tej takiej krzywej beczki. Krzywa beczka jest uszczelniona poprzez wodę, która znajduje się w tej poniższej beczce. Tutaj to wiaderko się kończy między. W tym miejscu woda jest nieco wyżej, także uszczelnia nam to i sam ciężar tej czarnej beczki powoduje wytworzenie ciśnienia. Ciśnienie, no to wiadomo, żeby przetransportować sobie gaz z danej beczki do naszej kuchenki albo do agregatu prądotwórczego, cokolwiek, możliwości jest dużo. To jest najprostszy rodzaj biogazowni. Natomiast tutaj rysunek troszkę niewyraźny, biogazowni z oczyszczaniem biogazu, bo biogaz oprócz metanu i dwutlenku węgla zawiera również niezbyt przyjazne substancje, jak na przykład siarkowodór. Siarkowodór należy wyrzucić z biogazu, ponieważ powoduje nam korozję i to bardzo, bardzo silną korozję sprzętów, które korzystają, są zasilane biogazami. W tym wypadku jest także tutaj filtr zastosowany, który używa wapna sodowanego. Z wapna sodowane jest
bardzo fajne pod względem wyciągania dwutlenku węgla z atmosfery, czy tam właśnie tutaj w tym wypadku z biogazu, czyli otrzymujemy o wiele więcej samego metanu, czyli sam gaz jest o wiele bardziej kaloryczny. Możemy sobie, tak jak mówiłem, ten biogaz spalać, zagotować wodę, czy ugotować obiad. Możemy też stosować kociołki, które ogrzają nam wodę i ogrzewać ten dom w sposób pośredni. Możemy także na nim jeździć, produkować prąd, bardzo dużo możliwości. I możemy robić to tutaj też w naszych warunkach atmosferycznych. Nie jest to wymagane, aby było ciepło. W Indiach przepięknie to opracowali. Zresztą ja pamiętam z takich książek za dzieciaka czytałem o regionach arabskich, Indiach, jak oni tam uzyskują energię, skąd ją czerpią, i właśnie tam były pokazane takie pierwotne biogazownie. Tutaj mamy przykład biogazowni w Indiach. To samo rurka, która zasila nam tutaj biogazownię w materiał. Tutaj mamy ciężarek. I ten ciężarek jest o tyle ciekawy, ponieważ on wytwarza nam wyższe ciśnienie. Im większy jest ciężarek, tym ciśnienie będzie wyższe. Bo to jest ciśnienie mierzymy w paskalach. Paskal to jest newton na metr kwadrat. Czyli możemy sobie tutaj ładnie wyliczyć, jakie chcemy ciśnienie i tak dobrać ciężarek, żeby uzyskać właściwe ciśnienie, jakie jest wymagane na przykład w danym kotle czy silniku. Tutaj, jeśli chodzi o pytania, to niestety będę odpowiadał na nie później, ewentualnie mówię poprzez forum, proszę o kontakt, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego ogarnąć. Pojedziemy dalej. Tutaj jest instalacja artystyczna, która z tyłu, tam widzimy, posiada reaktory biogazu, które następnie zasilają takie obozowiskowe ognisko, które jest tworzone tylko i wyłącznie zbudowane z kamieni. I tam się spala wytworzony biogaz. No i mamy też smerfa. Żeby nie było, że wszystkie technologie tego typu, czyli pozyskiwania samodzielnego energii, gazu czy nośniku właśnie energii, jakim jest gaz, i są brzydkie i muszą wyglądać ohydnie w postaci beczki niebieskiej albo czarnej. Tutaj Philips pokazuje, że jest to możliwe do zrobienia w sposób ładny. Mi się to podoba. Na przykład to jest wyspa kuchenna, która posiada w tym miejscu bioreaktor, do którego trafiają sobie odpady, no ja mu się nie podoba, no, ten maruda to jest. To jest bioreaktor, w którym powstaje biogaz, on jest następnie wykorzystywany do gotowania. Jest tutaj taka mała ciekawostka, może niektórzy z was pamiętają z czasów, kiedy podróżowali po namiotem razem i mieli taką lampkę nakręcaną na butlę gazową, tam się nakładało taką koszulkę, która bardzo silne światło dawała, jak się to podpaliło. Taka sama technologia jest wykorzystana tutaj. Tu mamy lampkę zasilaną biogazem. Ten zbiornik, który najbardziej chyba może was ciekawić, jest to zbiornik, który wytwarza ciśnienie i możemy tam odgadnąć, czy odczytać, jakie jest ciśnienie w instalacji i ewentualnie zainterweniować. Tutaj mamy pokazane, w jaki sposób dostaje się do biogazowni, znaczy do bioreaktora materiał, czyli nasze paliwko jest spłukiwane. I teraz wam chciałbym powiedzieć na temat gościa, który ogarnął zarówno ogrzewanie, jak i gotowanie, jeżdżenie samochodem, wszystko za pomocą swojego własną, czyli ze swojego gospodarstwa. Jest to Jean Payne, który zmarł w 81 roku na raka. Natomiast pozostawił po sobie taką metodę, która jest od jego nazwiska, czyli metoda Jean Payne,
która jest metodą kompostowania i pozyskiwania biogazu właśnie z taką domową metodą. On miał gospodarstwo ponad 240 hektarów, na której głównie był zasadzony las. Kuchnię zaprojektował Philips. Natomiast tutaj mamy pokazaną pryzmę kompostową, która ogrzewa czarnię. To tak pokrótce. Natomiast jego 100% potrzeb energetycznych uzyskał poprzez właściwe kompostowanie i reaktor biogazu, który znajdował się w środku. Na czym to polega? Tutaj zrobił eksperymenty, postawił taką szopkę, w której powietrze było pobierane z dołu, następnie przechodziło to przez pryzmę kompostową i wracało sobie górą do chatki. Pryzma była zbudowana przede wszystkim z takich poszatkowanego drewna, z takich wiórów drewnianych. Bardzo dużo węgla tam się znajdowało i ten kompost dosyć długo fermentuje. Także przy takim eksperymencie uzyskał ogrzewanie takiej nieizolowanej szopki przez 8 miesięcy do temperatury 52 stopni Celsjusza. W środku testował różne rodzaje uzyskiwania biogazu. W tym wypadku mamy dwie bańki z wcześniej przygotowanym kompostem. Jest to taki sam kompost, który leży na zewnątrz i ogrzewa chatkę, tylko został on wcześniej przez 2 tygodnie moczony w wodzie i zamknięty w takiej bańce. Szopka, przypominam, ma 52 stopnie Celsjusza, to wchodzi już nam w zakres działania bakterii takich ciepłolubnych, termofilnych, które produkują bardzo dużą ilość biogazu. On standardowo pozyskiwał z 4 metrów sześciennych takiego zamoczonego kompostu, pozyskiwał około 500 metrów sześciennych gazu, które zużywał do gotowania, produkcji energii elektrycznej oraz jazdy swoim Citroenem. Około 10 kg biomasy daje nam litr pełnowartościowego paliwa. Tak wygląda system, który opracował w swojej książce. Książka jest dostępna w internecie w języku bodajże holenderskim, niemieckim, angielskim, francuskim. The Another Gardening, tak mi się wydaje, że tak się nazywa. Można sobie poszukać, książka Jean Payne będzie dostępna, czy na Wikipedii, gdzieś się doczytacie. Stąd pochodzi też ten obrazek. Przedstawia on tak, pryzmę kompostową zbudowaną, tak jak mówiłem, z takich wiórków drewnianych. W środku znajduje się bioreaktor, w którym produkowany jest biogaz. Biogaz Jean Payne zbierał w dętkach samochodowych, które jakby poprzez to, że wzrastało w nich ciśnienie, pchały biogaz do chaty. W chacie miał ogrzewanie za pomocą kompostu. Tutaj mamy wężownicę, która jest opleciona wokół bioreaktora i powrót do domu. Taki kompost miał wydajność 4 litrów na minutę. Woda podgrzewana była od 10 stopni do 60, co daje nam ekwiwalent w postaci pieca 14 kW. To jest dosyć sporo. Także tutaj jest to świetnie rozwiązane. Pokrótce o prądzie. Prąd był produkowany z silnikiem z Citroena 2CV o mocy 12 koni mechanicznych, zasilanego biogazem. Biogaz trafiał do domu tutaj. Następnie poprzez filtr w postaci butelki z wodą. Taki filtr, który zapobiega cofaniu się
gazu do rurki oraz oczyszcza biogaz, dostawał się tutaj do domu, gdzie był wykorzystywany do gotowania posiłków. Natomiast tędy tutaj naokoło dostawał się do gaźnika i reduktora ciśnienia. Tu jest reduktor ciśnienia. Następnie stąd do gaźnika, który mieszał otrzymany biogaz z powietrzem i kierował do komory spalania, czy do cylindrów tutaj silnika. Silnik wyposażony był w 100-watową prądnicę jeszcze wtedy, teraz w silnikach mamy alternatory. I ta prądnica ładowała te akumulatory tutaj. To były dwa akumulatory po 6 V, czyli w sumie 12, i zasilało im oświetlenie w całym domu. W tej chwili jest to rozwinięte, ta technologia została rozwinięta przez różne społeczności na świecie, pozyskują w ten sposób ciepło. Wężownica jest rozciągnięta bardziej w samym kompoście i dzięki czemu uzyskują jeszcze więcej ciepła niż te 4 litry na minutę. Ważne, żeby było przede wszystkim dużo węgla w tym kompoście. To zwiększa jakby długotrwałość procesu tej rozkładu i powoduje to, że otrzymujemy sporo energii w wydłużonym czasie. Biomasa, czyli drewno głównie i słoma, inne odpady mogą być wykorzystane także w inny sposób, czyli prowadzone do procesu gazyfikacji. W ogóle o co chodzi z tym pozyskiwaniem gazu z biomasy, jak to się dzieje, że nagle drewno nam się zmienia w jakiś gaz i jak to działa? No powiem tak, drewno w najprostszym ujęciu ono się nie pali. Jest niepalne. Drewno potrafi, znaczy tak, łańcuchy węglowodorowe, które są w każdej biomasie, one pod wpływem temperatury ulegają połamaniu. Takie połamanie łańcuchu węglowodorów powoduje to, że otrzymujemy gaz, głównie tlenek węgla, zwany czadem, CO i wodór. I tak naprawdę Holzgas, czyli ten gaz drzewny, z tłumaczeniem z niemieckiego, no to jest CO i H2, czyli tlenek węgla i wodór. W tym wypadku mamy obrazek pozyskany z książki tłumaczonej przez również Tomasza Lisa, mówiącej na temat napędu samochodu za pomocą właśnie takiego reaktora syngazu, czyli gazyfikatora. Mamy tutaj sam reaktor, gazyfikator. Źródło ciepła, sam proces pirolizy jest procesem endotermicznym, dlatego potrzebuje bardzo dużo ciepła, żeby zacząć swoje działanie. Dlatego zapałki mają takie są, siarka jest na końcu, żeby potrafiło to wytworzyć na tyle ciepła, żeby nam się zaczęło palić. Natomiast jak postawimy zapałkę pionowo i ona przestanie się ogrzewać sama, ona po prostu gaśnie. Tak to działa. Tutaj mamy umieszczone ognisko, takie małe ognisko, które powoduje dostarczanie ciepła do procesu pirolizy i w następstwie gazyfikacji tego drewna. Stąd musi ulec ten gaz oczyszczeniu, schłodzeniu, oczyszczeniu z popiołu, resztek sadzy, wszystkiego, co mamy z ogniska, czyli popiół, sadza i smoła. Następnie poprzez filtr idzie to do silnika i ulega spaleniu, normalnie jak benzyna. Tutaj jest pokazana ta książka, polecam ją również, jak chcemy się dowiedzieć więcej na temat zgazowania, można poczytać tą książkę, można również odwiedzić stronę GEG Gasifier, do czego dojdę, gdzie również ten cały proces jest świetnie wytłumaczony, niestety jest całość po angielsku. O, znowu troll jakiś.
Tak, biomasa. Dojrzeliśmy do właśnie GIG z gazifier, czyli procesu gazyfikacji drewna na dosyć dużą skalę. Także możemy podłączać tak otrzymywany gaz do silników, albo silnika, na którym można podróżować, czyli do samochodu. Można również tym napędzać agregat, produkować prąd. Jest to technika znana i lubiana od dawien dawna. Jak chcecie się więcej dowiedzieć na ten temat, poczytajcie o GIG Gasifier, jak on jest zbudowany, w ogóle o co tam chodzi. Ewentualnie mogę też na forum przybliżyć ten temat, bo tam jest tam troszkę chemii, trochę termodynamiki. To jest dosyć skomplikowany temat nauki. Natomiast biomasa, czyli drewno, tutaj łupiny orzechów, słoma, to wszystko się nadaje do zgazowania i wyprodukowania gazu, który może być użytkowany tu i teraz, czyli do gotowania, napędzania silnika, bądź zmagazynowany i wykorzystany później. Tutaj jest projekt. Paweł mówił na temat Cohabitat Make, jego projektu Make. W ramach tego projektu będzie również budowany gazyfikator. No i jest myśl, żeby podłączyć to właśnie do samochodu i pojeździć sobie trochę, popatrzeć jak to funkcjonuje. Osobiście jestem bardzo ciekawy efektu. Tutaj jest pod numerem 3. I teraz mamy konwersję energii, bo samym ciepłem kompost nam niestety nie napędzi ani telefonu, ani komórki, ani nie oświetli nam domu za bardzo. Można to uzyskać poprzez taką maszynkę, której autorem był Robert Stilling, to był szkocki duchowny. Opatentował w 1816 roku swój silnik, który nazwał od swojego nazwiska, jest to silnik Stirlinga, którego ciepło dostarczane jest z zewnątrz, czyli nie jest to tak jak w samochodach, w normalnych silnikach, które są używane w dzisiejszych czasach, gdzie spalanie odbywa się wewnątrz cylindra, czyli w tym wypadku odbywałoby się tutaj. Natomiast ciepło dostarczane jest z zewnątrz, od procesu spalania zewnętrznego. Jak to ma prawo w ogóle działać? Prawo tutaj według prawa fizyki to działa. Mamy ogrzewanie. W momencie możemy zrobić sobie taki prosty test. Teraz co prawda jest ciepło dosyć na dworze. Tam mamy, nie wiem, jakieś 5 stopni. Natomiast wystarczy nadmuchać balonik. Otrzymamy sobie jakiś tam balonik. Wystarczy, że wyjdziemy z nim na zewnątrz, na chwilę na balkon i on zacznie nam się zmniejszać. Albo butelka plastikowa to zacznie jeszcze fajnie strzelać. Jest to spowodowane tym, że podczas spadku temperatury zmienia nam się objętość, albo zmienia nam się ciśnienie, albo jedno i drugie. I w tym wypadku w pierwszym cyklu takiego silnika, podgrzewając tutaj jakiś gaz będący nad tym cylindrem, zaczyna on się rozprężać, powoduje nam wzrost ciśnienia, tłok idzie na dół, czyli powiększa nam się objętość. Natomiast gdy schłodzimy taki cylinder, powoduje spadek temperatury, czyli zatem spadek ciśnienia i spadek objętości. Zmniejszenie objętości. I taki cykl zwany cyklem Stirlinga jest wykorzystywany w jego silnikach, które ludzie podzielili na trzy rodzaje, trzy typy. Silnik alfa, beta i gamma. Każdy z tych typów jest wykorzystywany do dzisiaj w różnych działkach. Przede wszystkim technologia kosmiczna, czyli sondy Voyager 1, która opuściła już nasz Układ Słoneczny, ona jest zasilana silnikiem beta, typu beta. Jest tam reaktor jądrowy dostarczający ciepło i silniczek Stirlinga
z prądnicą liniową, który produkuje energię elektryczną. Dzięki temu Voyager 1 jeszcze nadaje i może przesyłać dane. Silnik Alfa jest stosowany na przykład w łodziach podwodnych typu Gotland, a gammę sobie możecie zbudować. To jest silnik Stirlinga, zbudowany przeze mnie jakieś 10 lat temu, jak się tym strasznie interesowałem i nie mogłem tego do końca zrozumieć, musiałem sam zbudować sobie taki silnik. A on niestety nie będzie w tej chwili działał, bo ma uszkodzone już parę rzeczy. Musiałem go trochę wyremontować. Także można sobie zbudować taki silnik również samodzielnie i zobaczyć, jak to funkcjonuje. Silniki dzisiaj są używane przede wszystkim w przemyśle samochodowym, ale nie jako podstawowy silnik napędzający nam zastępujący silnik diesla czy silnik benzynowy. On jest używany w tej chwili w projektach samochodów hybrydowych, gdzie mamy zasilanie. Napędzany jest samochód za pomocą silnika elektrycznego, natomiast silnik Stirlinga jest używany do produkcji energii ładującej akumulatory. Jest on używany z tego względu, że ma trochę większą sprawność niż silnik spalinowy, bo w tej chwili silniki spalinowe osiągają sprawność maksymalnie 30%, natomiast silniki Stirlinga bez problemu mogą osiągać 40-45% sprawności, stąd jest ta technologia bardzo mile widziana w przemyśle samochodowym. W przemyśle morskim jest przede wszystkim w łodziach podwodnych lubiana, ponieważ silnik, jak pracuje, on jest praktycznie bezgłośny. Także silniki podwodne, żeby nie zostały wykryte, używają właśnie takiego sobie silnika do napędu i to wykorzystują Szwedzi do dzisiaj, produkując łodzie podwodne typu Gotland. Przemysł kosmiczny, już wspomniałem, sondy różnego typu, Galileo, Voyager 1, one mają na pokładzie właśnie takie silniki Stirlinga. Myślę, że my też będziemy potrafili zbudować taki silnik. Tutaj zajawka pokazująca widok 3D silnika, który w tej chwili jest w etapie koncepcji. Będziemy nad nim myśleli i próbowali wybudować. Mam nadzieję, że nam to pójdzie dosyć szybko. Są chęci, także i energia, także mam nadzieję, że to nam wyjdzie dobrze i podołamy temu. Ostatni, konwersja energii, czyli wiatr, który jest wszechobecny, dostępny, ale jest też bardzo ciężkim nośnikiem energii do okiełznania. Człowiek od wieków próbował to okiełznać. Są to przede wszystkim żaglowce, które używały siły wiatru do przemieszczania załogi i siebie. Były wiatraki i są wiatraki nadal, które można oglądać w różnych skansenach do mielenia mąki, robienia żywności. I mamy też wiatraki, które produkują bezpośrednio prąd. Są to wiatraki różnego typu, od takich, które mają poziomą oś obrotu do pionowej osi obrotu przez różne kształty, różne wielkości, przełożenia. Tutaj jest naprawdę cała masa różnych wynalazków i kształtów. Trudno omawiać tutaj każdy po kolei, natomiast polega to na tym, żeby przełożyć moc, która jest ukryta w wietrze, na właśnie wyprodukowanie energii elektrycznej. Można taki wiatrak również zbudować samemu. Jest to też jeden z projektów tutaj Cohabitatu, znaczy w ramach projektu MAKE będzie wykonywany wiatrak, tylko że w postaci z osią pionową. Tutaj mamy książkę, która jest wydana w języku polskim, jak zbudować elektrownię wiatrową.
Jest to taka typowa amerykanka, których konstrukcji jest dosyć dużo w necie. Można sobie popatrzeć, jak ludzie wykonują takie amerykanki w różnych kształtach, formach, z różnymi zabezpieczeniami przeciwsztormowymi, z różne, to są naprawdę pomysłów jest mnóstwo. Wykonanie takiego wiatraka nie jest również technologią kosmiczną. Jest to przede wszystkim prądnica, która oparta jest o magnesy stałe, cewki połączone we właściwy sposób. No nie ma to prawa nie działać. No musi działać. Ważne, żeby dobrze dobrać parametry łopat i prędkości obrotowe samego wiatraka. Tak tworzona jest na przykład sama piasta. Mamy piastę i wewnątrz, na zewnątrz piasty są cewki, wokół których przemieszczają się magnesy trwałe, powodując wzbudzenie prądu w tych cewkach, no i przeklanie tego dalej do sieci. No i tak, warto się interesować prądem, znaczy wiatrem. W Polsce mamy bardzo dobre warunki do tego typu. Ważne, aby spełnić dwa podstawowe... nic nie mówiłem o elektrowniach wodnych. Jest to bardzo podobny schemat działania, tylko że woda jest bardziej stabilna, o czym za chwilę wiem. Tutaj jest pokazana mapka, na której są warunki. Ciemnozielone to są warunki bardzo dobre, im bardziej blade, tym są gorsze. Natomiast stawiając gdziekolwiek elektrownię wiatrową, należy pamiętać o dwóch podstawowych zależnościach. Im wyżej, tym lepiej i im bardziej na otwartym terenie, tym też lepiej. Wiatr im wyżej, znaczy im dalej od powierzchni ziemi, tym wieje mocniej i z większą prędkością. I nie jest zaburzany przez elementy stojące na ziemi, budynki, drzewa i wszystko, co jakby może ma wpływ na przepływ wiatru, który można porównać też właśnie do wody. Woda podobnie się zachowuje jak powietrze. W jaki sposób to funkcjonuje? Trudno zaplanować od razu, jaka będzie prędkość obrotowa takiego wiatraka, dlatego ważnym jest, aby prostować taki prąd. Mamy na wyjściu z wiatraka mamy trzy fazy, jest to sinusoida w ogóle o różnej częstotliwości, natomiast nasze sprzęty, jak sobie spojrzymy na taką tabliczkę, która jest na każdym sprzęcie umieszczona, mamy tam podane, jaka jest wartość napięcia i jaką mamy częstotliwość. U nas jest 230 V i 50 Hz, dlatego taki prąd należy najpierw wyprostować prostownikiem, a następnie przez przetwornicę, taki inwerter, można to podawać na nasze urządzenia w domu, ewentualnie sprzedawać operatorowi do sieci. Wiatr jest bardzo ciężki do okiełznania. No tutaj na portalu agoraenergiewende.de możemy sobie obejrzeć, jak wygląda struktura, jak wytwarzanie energii wygląda w Niemczech na bieżąco. Można generować wykresy z różnych tam okresów czasu. Czerwona linia jest to zapotrzebowanie na energię. Szare pole jest to produkcja energii przez konwencjonalne źródła, czyli elektrownie konwencjonalne. Natomiast poniżej znajduje się energetyka odnawialna w pełnej krasie. Najbardziej stabilna, zielona jest biomasa, produkcja właśnie biogazu i później energii elektrycznej z biogazu. Dalej mamy bardzo stabilną energetykę wodną, której niestety jest mało i jest słabo dostępna, czyli energię wód płynących. Żółte pola, jest to bardziej przewidywalna niż wiatr, energetyka oparta na słońcu. Natomiast wiatr jest ciężki do okiełznania i trudno opierać na tym gospodarkę, natomiast jest to w pewien sposób dobry support dla energetyki konwencjonalnej. Należałoby się skupić nad właśnie
okiełznaniem tych nierówności, które tutaj są widoczne. Można by magazynować energię i później wykorzystywać na przykład przez elektrownie szczytowo-pompowe, takie rzeczy. To jest, myślę, że dobry kierunek, który należałoby pójść. Tutaj w ramach projektu MAKE będziemy produkować Cohabitat. Mam nadzieję, że będę współpracował tam dzielnie i dobrze. Również elektrownie o właśnie pionowej osi obrotu, elektrownię wiatrową. Porównując plany z rozwiązaniami komercyjnymi, mamy tutaj chiński wiatrak, którego cena jest dosyć duża. Mamy takie wiatraki, nie wiem dokładnie jak ten, natomiast małe wiatraki, które produkują 600 W, maksymalnie coś potrafią kosztować 20 tysięcy złotych. Im więcej energii chcemy, tym jest to droższe. Natomiast taki wiatraczek zbudowany własnymi siłami będzie kosztował o wiele, wiele mniej i nie jest to również technologia kosmiczna. Aby tutaj nasza autonomia nie została zburzona przez urzędników i tak jak tam ktoś mówił wcześniej odnośnie kompostowania odchodów, sanepidy i różnego typu właśnie tutaj urzędy, należy się zapoznać z prawem, które rządzi w naszym kraju i które będzie rządzić, bo niestety jesteśmy na takim rozdrożu, ponieważ nie mamy jeszcze ustawy o odnawialnych źródłach energii, a to wszystko, o czym ja mówiłem dzisiaj, to podchodzi pod odnawialne źródła energii, także trudno mi na ten temat powiedzieć, jak to będzie wyglądało za parę miesięcy. Natomiast w tej chwili możemy sobie śmiało produkować energię do 40 kW mocy. Możemy sobie produkować z dowolnego źródła. To może być wiatr, słońce, woda, no ale z tym pozwolenia wodnoprawne tam jeszcze wchodzą. Także tutaj woda to jest oddzielny temat. Natomiast biogaz, jak najbardziej, nikt nam złego słowa nie powie. Odnośnie prawa energetycznego, jest to powiązane z małym trójpakiem, pozwala ono na budowę właśnie elektrowni do 40 kW, jest to określane mianem mikroelektrowni i możemy to użytkować sobie na cele własne, a możemy także dogadać się z naszą elektrownią i sprzedawać im ten prąd. W tej chwili ceny nie są powalające i produkcja, budowanie instalacji, która miałaby zarabiać, w sensie tylko budowanie tego na cele sprzedaży, no mija się trochę z celem. Natomiast jak my będziemy korzystali z tego, to będzie dla nas zysk. Wtedy już możemy mówić o inwestycjach w komercyjne rozwiązania i to powinno nam się pomału zwracać. Natomiast projekty prosument, czy plany projektu nawet, bo to jest naprawdę wczesna faza, no nie zachęcają specjalnie inwestorów, oni nie zachęcają ludzi do korzystania z energetyki odnawialnej. I tyle odnośnie energetyki. I tak przekroczyłem mój czas, w którym miałem się zmieścić. Mam nadzieję, że Paweł mnie będzie krzyczał. Na wszelkie pytania jeszcze raz zapraszam na forum, postaram się każdy odpowiedzieć, przybliżyć wam bardziej energetykę. Sam się tym interesuję od wielu lat i robię to na co dzień, doradzam ludziom. Także wszystkiego dobrego i dziękuję uprzejmie za uwagę. No to jeszcze z wrażeniami włosy stanęły. Dzięki serdeczne Janie za bardzo tutaj szeroki wstęp do tematów związanych z energetyką odnawialną i szczególnie za ten wątek na końcu prawny, gdyż to wszystko nam pozwoliło urealnić tę całą dyskusję. Przed nami gość kolejny, czyli Andrzej Czech, który opowie nam o tym, jak wdrażał te wszystkie tematy u siebie. Zanim zaproszę Andrzeja do opowieści, przypomnę, że ten webinar jest nagrywany
I tym wszystkim, którzy podziękują nam za dzisiejsze uczestnictwo, przypomnę, że taka jest formuła give what you feel, czyli dajesz tyle, ile czujesz, że to jest warte. Wasze wsparcie pozwoli nam realizować kolejne webinary. Tutaj wklejam linka, tam jest miejsce na to, żeby podać maila. Wszystkim osobom, którym podają tego maila, wyślemy zapis webinara. A już teraz Andrzej Czech. Niech no Andrzeja tylko znajdę. Andrzeju, czy jesteś na linii? Możesz włączyć mikrofon? Okej. Okej, jestem. Oj, super. Bardzo się cieszę, że wszystko działa. Andrzeju, opowiedz nam o swojej przygodzie na ranczu Eco Frontiers. Jak to było u ciebie z samowystarczalnością? Oddaję ci głos. I witamy cię serdecznie. Widzę, ja też mam tam. A ty mnie włączasz, tak? Halo, jesteś tam? Halo, halo? Jestem. Okej, okay, możesz już opowiadać. Okej, okay, to nawijamy w takim razie. Dzięki za zaproszenie. Parę słów o naszym Arancho Eco Frontiers w Bieszczadach. Zaczęło się od tego, żeby spróbować, czy da się w warunkach polskich przeżyć, produkując energię we własnym zakresie ze słońca i z wiatru. Czy mnie widać? Spróbuj włączyć i wyłączyć kamerę jeszcze raz. Właśnie to robię. Właśnie to robię. Okej, okay, no to może każdy sobie może wpisać w Google Images Andrzej Czech, jak chcecie poznać twarz Andrzeja i poznać go później na ulicy. A może zacznijmy rozmawiać, żeby tutaj nie trzymać tak długo z napięciu. Okay. No to w takim razie zaczynamy. To, co widzicie tutaj na pierwszym slajdzie, to jest... To jest nasze rancho z oczyszczalnią hydropotaniczną, oczyszczalnią tak zwaną odrody dla czystej wody. W dalszej kolejności jest budynek główny, a po lewej stronie są panele słoneczne, które służą do podgrzewania nam ciepłej wody. Okej. Halo Andrzeju, jesteś tam? Co tam się dzieje technicznie? Jestem, tylko nie mogę przerzucić dalej slajdu i nie widać mnie, tak? Aha, no to już czekaj, momencik. Teraz dasz radę ze slajdem? Teraz tak, teraz lepiej. Dobra, to, że cię nie widać, to jakoś damy radę przełknąć. Opowiadaj. Dobra, to sobie przerzucę to miejsce.
Okej, okay, zaczęło się, proszę Państwa, zaczęło się 10 lat temu, kiedy postanowiliśmy, wpadliśmy na szalony pomysł, spróbować mieszkać zupełnie odcięci od konwencjonalnych źródeł energii, od konwencjonalnego źródła zasilania. To jest to, co widzimy, widzicie teraz na tym slajdzie, jeżeli go dobrze widzicie, to jest nasza pierwsza turbina wiatrowa konstrukcji ukraińskiej, którą tutaj montujemy w środku zimy. No, ona nie do końca spełniła swoje zadanie, bo okazała się zbyt słaba. Natomiast w dalszej kolejności przerzuciliśmy się trochę na bardziej zaawansowane systemy. To, co widać w tej chwili, to jest turbina o mocy 3 kW, która w zasadzie zapewnia nam 50% zapotrzebowania na energię w ciągu roku. Produkcji amerykańskiej na maszcie tutaj około 13 metrów wysokości i doskonale sobie radzi, zwłaszcza dlatego, że jesteśmy na szczycie pagórka, na którym dość mocno wieje. Drugim takim, powiedzmy, bardziej z mojego punktu widzenia ciekawszym źródłem zasilania to są panele fotowoltaiczne, które mamy ustawione na solar trackerze, czyli systemie, który po prostu śledzi słońce. Dzięki temu mamy około 40% więcej energii elektrycznej, niż gdyby był taki system zupełnie stacjonarny. Także to są, jeżeli chodzi o nasze całkowite zapotrzebowanie na energię, to w zasadzie jest pokrywane w 50% z wiatru i 50% z energii słonecznej. Czasami zdarza się, że prądu nam brakuje, ale to są pojedyncze przypadki. W zasadzie w jesieni, czasami w październiku, w listopadzie, kiedy przez parę dni nie ma ani słońca, ani nie ma wiatru. I wtedy posiłkujemy się agregatem prądotwórczym do naładowania baterii, ale to są faktycznie bardzo rzadkie sytuacje. Taki generator uruchamia się kilka razy do roku. Można byłoby to skompensować po prostu ustawiając więcej paneli fotowoltaicznych. Ale też nie ma takiej potrzeby, dlatego że ciężko jest przewidzieć takie sytuacje, kiedy faktycznie nam prądu brakuje. W lecie, podczas dni słonecznych, tego prądu jest dwa razy czy trzy razy więcej. Natomiast na tym solar trackerze, który tutaj widzimy, to jest generalnie jeden rodzaj paneli, które pochodzą w różnym czasie od producenta, dlatego one są trochę w innym układzie. Taki układ ma moc 1 kW i w zupełności nam wystarcza do zapewnienia energii w całym gospodarstwie, które składa się z kilku budynków. Bateria jest zgromadzona w akumulatorach, także wystarcza nam spokojnie przez kilka dni przy takim normalnym użytkowaniu. Mamy 12 akumulatorów po 2 V o mocy w sumie około 1200 amperogodzin. Także to jest zupełnie wystarczająca ilość. Wszystkie urządzenia, które mamy w budynku, są energooszczędne, czyli jeżeli żarówki to są LEDy. W większości pompy, które stosujemy, są energooszczędne, z tak zwanym miękkim startem. Tak, to są 2-voltowe akumulatory, które są połączone szeregowo, dając w sumie 24 napięcie, prąd o napięciu 24 V. Natomiast po tym systemie, po tych akumulatorach jest przetwornica, która przekłada 24 na 230 V, czyli wszystkie urządzenia, które w budynku mamy, nam wystarczają, znaczy pracują po prostu na zwykły prąd. Andrzeju, mam do Ciebie jeszcze prośbę, jakbyś mógł jeszcze nieco opowiedzieć o tej
Oczyszczalni hydrobotanicznej. Myślę, że to też jest ciekawy temat. Może tutaj może się pojawią jakieś pytania, w międzyczasie mógłbym o tym opowiedzieć. To, co widzimy tutaj na slajdzie, to jest oczyszczalnia hydrobotaniczna. W wielkim skrócie składa się, to jest poletko, które jest zagłębione w ziemi i jest wypełnione żwirem o różnej granulacji, czystym żwirem o różnej granulacji. Jest obsadzone różną mieszanką różnych roślin. W naszym systemie, w naszej oczyszczalni rośnie około 20-25 gatunków roślin. Niektóre gatunki się wsiewają, niektóre wypadają. Ale taka właśnie mieszanka roślin różnych systemów korzeniowych powoduje, że ścieki są oczyszczane. Ścieki, które my nie traktujemy tak naprawdę jako ścieki, tylko jako wodę z pewną ilością związków odżywczych, jest oczyszczana bardzo efektywnie. Robiliśmy testy na tych oczyszczalniach, między innymi na oczyszczalni i wychodzą w sposób faktycznie doskonały. No i z drugiej strony te oczyszczalnie bardzo ładnie wyglądają. To są takie ogrody, które ciężko jest odróżnić od zadbanej rabatki czy trawnika, a doskonale sobie radzą z oczyszczaniem wszelkiego rodzaju ścieków, które doprowadzamy. Nie stosujemy jakichś specjalnych środków chemicznych do mycia naczyń. To są zwykłe, standardowe środki, z którymi rośliny sobie doskonale radzą. Tak, jeżeli chodzi o spisy gatunków, generalnie dostarczamy takiego rodzaju opracowania dla osób, które chcą wybudować sobie oczyszczalnie przy swoich domach albo przy większych ośrodkach. Zresztą dość sporo budowaliśmy tego rodzaju oczyszczalni, na przykład dla hoteli, dla szkół i tego rodzaju większych przedsięwzięć. Jeżeli chodzi jeszcze o sprawy energii solarnej, robimy jak najbardziej monitoring. Także generalnie mamy możliwość codziennego czy chwilowego podejrzenia, ile energii chwilowo jest produkowane. I to nam też daje pojęcie o tym, w jakie dni tej energii po prostu jest najwięcej. Oczywiście jak są chmury, to energii jest dużo mniej i wtedy nawet spada dziesięciokrotnie. Jeżeli jest wybitnie pochmurny dzień, to mówiąc szczerze, prądu z fotowoltaiki u nas w ogóle nie ma, ale jest to kompensowane przez zwykle w tych takich momentach wiejący wiatr. No i ta moc akumulatorów nam wystarcza, powietrze akumulatorów wystarcza na dość długie magazynowanie. Wybraliśmy, jeżeli chodzi o same akumulatory, wybraliśmy akumulatory kwasowe, bo najbardziej sprawdzały się przy takiego rodzaju zastosowaniu jak u nas. To jest 12 akumulatorów o mocy każdy z nich o napięciu 2 V. Nie pamiętam w tej chwili firmy, ale jest to do sprawdzenia. Cały system, który zastosowaliśmy, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, zamykał się w momencie, gdy to wprowadzaliśmy, czyli dobre kilka lat temu, zamykał się w okolicy 20-30 tysięcy. Natomiast sam system naprowadzania na słońce to nie jest jakieś specjalnie drogie przedsięwzięcie. Przy odrobinie umiejętności negocjacji można zamknąć się w okolicach 4-5 tysięcy. Okej, ja tutaj się wtrącę na chwilę. Chciałbym dorzucić taką informację, że jeżeli chcielibyście zobaczyć więcej zdjęć, to polecam stronę ecofrontiers.net. ecofrontiers.net, zaraz wkleję linka na czacie. Tam jest więcej zdjęć pokazujących różne momenty z różnych stron. I słuchaj, jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego etapu twojej prezentacji, mógłbyś jeszcze, Andrzeju, nam powiedzieć, jaki tam jest... Wszystkie przedsięwzięcia. Paweł poprosił mnie o parę słów o tym, do czego to w dalszej kolejności doprowadziło.
Postanowiliśmy wykorzystać doświadczenia przy okazji budowy Rancho Eco Frontiers przy innych przedsięwzięciach, w które żeśmy się zaangażowali. I parę słów o najnowszym naszym dziecku. Jest to budowa Centrum Ursa Major w Bukarcach Mineralnych w Bieszczadach, które jest takim miejscem służącym, że tak powiem, różnym celom. Połowa budynku to jest browar rzemieślniczy, w którym wykorzystujemy umiejętności Agnieszki do produkcji wysokiej jakości piwa rzemieślniczego. Jest to połączone z salą konferencyjno-imprezową. I przede wszystkim jest to miejsce, w którym chcemy promować lokalnych rzemieślników, chcemy promować lokalnych rolników i powodować, że ich wyroby są w określony sposób prezentowane i sprzedawane. Czyli generalnie chcemy, czy już się utworzyło w zasadzie miejsce, w którym potencjalny nabywca może się rozejrzeć, może nabyć w preferowanych przez siebie warunkach różne wyroby. Współpracujemy w tej chwili z kilkunastoma dostawcami, lokalnymi artystami, rolnikami, z różnego rodzaju innego rodzaju wytwórcami, którzy szczególnie w okresach tak zwanej posuchy, jeżeli chodzi o porę roku, faktycznie mogą sprzedać swoje wyroby. Czyli zamiast oczekiwać tylko na lato, natomiast potrafią nam dostarczyć te swoje wyroby i zaczynamy je sprzedawać. Także bardzo ciekawie działa sklep pod marką Esencja Karpat, który jest prezentowany w tym samym, budynku. Jako pierwszy wyrób opracowaliśmy serię wyrobów ceramicznych. Na tym slajdzie można zobaczyć dwie osoby, właścicieli takiego małego przedsięwzięcia w lutowiskach, z którymi zaczęliśmy współpracować. I bardzo fajnie się to sprzedaje. To jest linia taka ceramiczna, gdzie wykorzystaliśmy tropy zwierząt karpackich. I wzbudziło to dosyć duże zainteresowanie ludzi, którzy poszukują czegoś autentycznego z gór. To generalnie strasznie nas denerwowała maniera sprowadzania różnego rodzaju chińskich pamiątek, bardzo tanich, ale najczęściej byle jakiej jakości i z drugiej strony z korzyścią tak naprawdę tylko dla osób, które nimi handlowały. No i dlatego to było tak naprawdę bodźcem do rozpoczęcia właśnie produkcji i do zainspirowania ludzi tym, co na miejscu jest i tym, co można wykorzystać. Także w tej chwili mamy kilkadziesiąt różnego rodzaju wyrobów od miodu w swojej ofercie dostarczanych przez lokalnych rolników. Poprzez wyroby drewniane, ceramiczne, szklane. Współpracujemy z Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, które też bardzo ładne wyroby potrafi robić i cieszą się dosyć dużym zainteresowaniem. Oczywiście to jest dopiero początek. Tą naszą działalność z Esencją Karpat i Centrum Ursa Major rozpoczęliśmy dopiero w październiku. Natomiast prawdopodobnie już jest zainteresowanie dosyć spore w okolicach świąt, kiedy faktycznie turystów i odwiedzających jest dużo więcej w Bieszczadach i zaczynają faktycznie na to zwracać uwagę. Okej, jestem z powrotem. Dzięki Ci, Andrzeju, za wprowadzenie do tego, do historii, w jaki sposób udało Ci się zaangażować te systemy do praktycznego działania u Ciebie na ranczu. Ja osobiście jestem bardzo głęboko zainspirowany też
tym, co się dzieje w Ursa Major i esencją Karpat, gdyż pokazuje to, że nie tylko technologie, ale też sama ekonomia lokalna jest istotna dla autonomii i fajnie to, że w esencji Karpat udaje się zrzeszać lokalnych rzemieślników, którzy dostają platformę, dzięki której mogą docierać do odbiorców ze swoimi produktami. Ja na pewno będę starał się zaprosić Ciebie na kolejne spotkania, podobnie jak Jana będę chciał zaprosić. Dziękuję Ci serdecznie, że uświęciłeś czas i opowiedziałeś o swojej historii. Do zobaczenia następnym razem. Ja teraz króciutko postaram się podsumować o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Przypomnę, że dzisiaj omówiliśmy sobie energetykę, lokalną energetykę wiatrową, rozmawialiśmy o biomasie, o pozyskiwaniu energii z kompostu, o tym, jak budować budynki autonomiczne, mówiliśmy o kupie i o tym, jak to jest fantastyczna rzecz, kiedy zawraca się tą energię z powrotem do obiegu naszego systemu. Mówiliśmy o różnego rodzaju toaletach, mówiliśmy o tym, w jaki sposób produkować żywność, o tym, jak ją przechowywać i o tym, że można z atmosfery pozyskiwać wodę w sposób nieograniczony. Mówiliśmy o tym, że można generować chłód z atmosfery, chłód z ciepła. Wspomnieliśmy o tym, jak działa biogazownia, o tym, że jest taki ktoś jak Jean Payne i ogrzewał swój cały dom za pomocą tak zwanej pryzmy kompostującej. I pokazywaliśmy Wam, jak działa GEG Gasifier, czyli technologia do zgazowania biomasy. O tym, jak zbudować amerykankę i tak zwaną turbinę wiatrową amerykankę, o tym, że mamy projekt Hazuki, Habitat Startup Kit, w którym większość tych małych projektów znajdzie swoje odzwierciedlenie. No i na koniec Andrzej Czech z Esencji Karpat i Ursa Major opowiedział nam o tym, jak wdrożył te wszystkie systemy u siebie na ranczu Eco Frontiers i o tym, jak rozwija model takiej ekonomii lokalnej. Ja jeszcze raz przypomnę, że ten webinar był nagrywany i dla wszystkich, którzy chcą go obejrzeć ponownie, przesyłamy tam zapis audio, wideo, ale również czata. Na czacie dzisiaj padło kilka fajnych książek i fajnych komentarzy. To wszystko będzie do wglądu dla osób, które wspierają nasze działania i właśnie dzięki Wam te webinary mogą się odbywać. Ja dziękuję serdecznie tym wszystkim, którzy wspierali nasze działania poprzednio przy kolejnych webinarach. Przepraszam za opóźnienia w wysyłce tych materiałów, a na pewno w ciągu kolejnych 2 dni te materiały polecą na wasze skrzynki. Zapraszam na kolejne spotkania. Będzie kolejny webinar o cohousingu, bardziej wnikliwy. No i szukajcie nowych informacji na fanpage'u Cohabitat. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję moim gościom, Janowi Sacha i Andrzeju Czechowi. Dziękuję sobie za poprowadzenie tego webinaru i dziękuję Wam za uwagę i za bycie tak fantastyczną społecznością. Do zobaczenia, pozdrowienia i miejcie się dobrze, spokojnego wieczoru.